Zwiedzamy teraz Morawski Kras, piękny region w Czechach nad Brnem i idziemy do jaskini Punkewni. Mamy tam bilety na 12:20 i idziemy szlakiem, a można jeszcze dojechać w pobliże specjalną kolejką. Jest tutaj płatny parking. Postój kosztuje 100 koron za cały dzień. Płaci się przy wjeździe. Zobaczcie, jak tutaj wygląda wszystko w terenie. Jesteśmy na parkingu, czyli tutaj zamazane wszystko. I możemy albo sobie zjechać tam kolejką na dół do jaskini i potem wrócić do góry, albo przejść szlakiem. My na razie idziemy za znakowaną trasą. Parking znajduje się tutaj za drzewami. I pierwszym punktem tutaj na trasie jest takie infocentrum. Tutaj kupuje się bilety, jeśli nie kupiliśmy sobie wejściówek online. Są tutaj informatory, również w języku polskim. Tutaj można kupić bilet wstępu, a pobrać sobie taką mapkę. Zaraz zobaczycie. Zobaczcie, też jest w języku polskim. I jesteśmy w tym miejscu. Pod przepaść Macocha i do wyboru mamy albo zjazd tutaj kolejką, wprost przy jaskini, ona jest dolna stacja, albo przejść szlakiem turystycznym, ale cały tutaj teren jest fajnie oznakowany w tej informacji turystycznej. Tu jeszcze sobie wzięliśmy o jaskiniach. Tutaj chyba jeszcze lepsza mapa tych map na każdym kroku jest. To jeszcze raz sobie zobaczcie, jak to wygląda, czyli mamy parking. W tym miejscu jesteśmy i teraz kierujemy się za znakami, za ścieżką, a kolejka gdzieś kursuje tutaj. Może sprawdzimy ją, jeśli będziemy wracać do góry. Tu kolejne tabliczki. Wszystko oznaczone. Po tej stronie jest jakaś restauracja, chata Macocha, a tutaj pamiątki. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Czechach. I tuż obok jest taras widokowy. Można zobaczyć wszystko z góry, całą przepaść. Byliśmy na punkcie widokowym Górny Mostek. Teraz idziemy do Dolnego Mostku, 280 metrów według oznakowania. Prowadzi nas kolor czerwony oraz zielony, za chwilę ma dołączyć kolor żółty. Zobaczymy przepaść z Dolnego Mostku, a potem już kierunek Punkewni, jaskinie. Zeszliśmy po schodach, kolejne rozwidlenie, tutaj w lewo za niebieskim kolorem 2 km na miejsce, a my skręcamy na chwilę w prawo i idziemy na Dolny Mostek. Prowadzą nas kolejne schody, ale jesteśmy już na tarasie widokowym. Zobaczcie, tak wygląda tutaj z góry, a przepaść będzie gdzieś tam. Jesteśmy na tarasie widokowym, tyle co byliśmy tam wyżej. Zobaczcie, jakie jest przewyższenie między jednym tarasem a drugim. A w trasie, w terenie nie było tak wiele. I zobaczcie, gdzie będziemy się teraz kierować. Tu jakieś światło jest. Tak, ale jeszcze byliśmy na tym górnym tarasie. To była taka tajemnicza muzyczka. Zobaczcie, z dołu? Tak, w dołu to wydobywało się. Tak, tu, gdzie jest to światło, to prowadzi trasa turystyczna. Tam właśnie za chwilę sobie pójdziemy. No, jakieś siatki są. No, fajnie to wszystko wygląda od dołu, jak patrzyliśmy na zdjęciach. Tutaj nawet na tym informatorze, co sobie wzięliśmy, to jest widoczna przepaść Macocha od dołu, czyli tam, gdzie będziemy. Oprócz tego polecana jeszcze jaskinia Katarzyńska, jaskinie Słowsko-Szoszówskie, jaskinia Wypustek i Balcarka, a my właśnie tutaj jaskinie Punkwy, tam idziemy. To są oznaczone na mapie.
Idziemy sobie ścieżką w kierunku jaskini. Myśleliśmy, że będzie więcej osób, bo tyle samochodów stało u góry, tyle ludzi przy tej chacie, co widzieliście przedtem, ale chyba wszyscy korzystają z zjazdu i wjazdu kolejką. My mamy trochę czasu, więc idziemy na nogach, ale jest cisza i spokój, a w sezonie turystycznym tutaj przybywa naprawdę bardzo dużo osób. I przyszliśmy taką ścieżką, tutaj trzeba uważać na spadające kamienie, bo przy nas kilka spadło. Doszliśmy do drogi asfaltowej i do takiego większego rozwidlenia. Za chwilę pójdziemy sobie kawałek tym asfaltem. Zanim pójdziemy do jaskini, mamy rozejścia się tabliczek, szlaków. I zobaczcie, tutaj szliśmy z tej strony od przepaści Macocha 35 minut. A teraz nasz kierunek jest w kierunku jaskini Punkwa Caves, Punkewni Jaskinie i na Skalny Młyn. I zobaczcie, tutaj do kolejki mamy, tej co będziemy później wracać, mamy 10 minut. Za nią jest wejście do jaskini, a tutaj jest jeszcze taki turystyczny pociąg i on odjeżdża z parkingu w Skalnym Młynie. Drogą doszliśmy do dolnej stacji kolejki. Na takim krótkim odcinku ona kursuje, zjeżdża się na dół i zaraz będzie już wejście do naszej atrakcji. Wygląda ciekawie, obowiązują bilety wstępu i też rozkład jazdy. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda. I po drugiej stronie mamy informacje o cenach i godzinach kursowania. Wjazd 100 koron, góra dół 140, dzieci płacą mniej. I zobaczcie, tutaj od 8 godziny do 17 kursuje kolejka. Za darmo dzieciaki do 3 lat, a piesek... Nawet z psami można jechać. A rower też, 10 koron. I taką kolejką się jedzie góra-dół. Do jaskini mamy jeszcze 100 metrów od dolnej stacji kolejki, a zobaczcie, tam stoi ten pociąg, który kursuje na parking numer 2 do Skalnego Młyna, a tu już słychać, że chyba kolejka ruszy. Akurat się udało, że kolejka ruszyła, jest pusta. Przyjedzie, bo one prawdopodobnie tak. Równocześnie. Tutaj wyjeżdża. Ci co przyjadą na naszą godzinę. I ona sobie tam jedzie do góry. Ale teraz mamy albo co 15, bo jest 45. Małe sprostowanie. Kolejka kursuje nie co 15 minut, tylko co 5. Posiedzimy jeszcze z 10 minut, to zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Czy faktycznie tak jest, zobaczymy. Potwierdzimy, bo na razie jeszcze mamy chwilę czasu. Ale właśnie, bo zauważyłam, że jak byliśmy przed tą stacją, to jechała do góry i tyle co przeszliśmy i też no... Czyli wychodzi, że co 5. Trochę utraciłam czas, poczucie czasu. Czy to było 15 czy 5. Prostowanie numer 2. Ludzie uzbierali się do kolejki i kolejka ruszyła. Jest 53. Tak, to jest kolejka po prostu na zamówienie. Czyli jeśli ludzie są i się zbierają, to ona sobie będzie kursować w górę i w dół. To jest dobre rozwiązanie. No to by mogło być. Zwłaszcza, że w sezonie sporo ludzi tutaj przyjeżdża. Więc kursuje góra-dół. A to akurat jest kolejka z naszego parkingu, tam gdzie my parkowaliśmy, więc mamy do wyboru albo właśnie... To jest najszybszy kolejką, sposób dotarcia albo, tutaj. Przejście szlakiem. Także no, większość osób, nie ukrywajmy, wybiera kolejkę, bo jest tylko przejazd i już jest na dole. I tutaj wszystko się dzieje, sporo ludzi i tutaj też jest wejście do jaskini. Tam są łazienki, pamiątki,
jakieś jedzenie można sobie kupić. Za znakami wejście będzie gdzieś tam w prawo. Weszliśmy do środka, tutaj się kupuje bilety, jest informacja, sklepik i tutaj czekamy na 12:20, przyjdzie przewodnik i pójdziemy w trasę, sporo ludzi już jest. Jedni kupili bilety online, a drudzy sobie kupili tutaj dopiero na miejscu. Wybiła 12:20, skanujemy bilety i wchodzimy na zwiedzanie. Chyba będzie wolne zwiedzanie, bo mamy dużo dzieciaków na trasie razem z nami. Weszło, jest chyba ponad 20 osób. No, ponad. Dużo. Tak, trochę wchodzi. Nie no, blisko 30. Nagrywanie i robienie zdjęć jest w cenie biletu. Nie wolno tylko robić z lampą błyskową, używać statywów i kijków do selfie. Ale tu już na pierwszej sali zatrzymaliśmy się i widać, że jest chwila czasu, żeby spokojnie sobie zrobić zdjęcie. Tutaj przewodnik mówi tylko w języku czeskim, nawet nie było opcji języka angielskiego, a też słabo słychać, wiecie, jak jesteśmy kawałek dalej od niego, by trzeba było stać bardzo blisko. Zobaczcie, to jest to miejsce, które widzieliśmy z góry. Widać dolny mostek i teraz jesteśmy tutaj w tej jaskini. I wyszliśmy, prawie godzina, tak, ponad godzina wyszła nawet. Pięknie, po prostu cudnie. I no i się długo się płynęło, co? O, nie wiem, z 15 minut płynęliśmy? Tak, te łódki, super sprawa. Super sprawa. Także polecamy i na trasie, no w przepływie, po prostu jest taka niespodzianka, że się wysiada, idzie się zobaczyć coś. I się wsiada i płynie już do końca, także tak, musicie i po drodze można posłuchać czeskich żartów. Tak, i tutaj musicie być i to przeżyć, bo naprawdę to przepięknie. No fajna sprawa to fajna była. Sprawa. Kupujemy bilety, czekamy aż przyjedzie po nas kolejka, będziemy, tu się kasuje bilet, a wchodzi się od tamtej strony. Idziemy do góry. 3 minuty, 2 minuty, będziemy w górę. Majeczka chciała jechać kolejką, więc na życzenie nie wracamy, tylko
Pędzimy do góry. Tu tak? Się chyba robi 150 metrów w pionie nad tą kolejką. Tak to, nie wiem, 50 minut byśmy szli? No myślę, że byłoby kawałek. No, 50 minut. A bardzo więcej. Maju, popatrz, jakie skały nas tu otaczają. Popatrz. Ale popatrz. I do góry. Co? Fajnie? Podoba się? W środku może być maksymalnie 15 osób. I już teraz wiemy, że ta kolejka kursuje wtedy, jak ktoś jest chętny do zjazdu. Podsumowując wycieczkę do jaskini, to są dwie opcje. Z parkingu idziemy tutaj w to miejsce, na górny mostek i potem albo jedziemy kolejką. Kolejka jest 2 minuty od górnego mostku, albo idziemy około 40 minut za szlakiem prawie cały czas w dół i docieramy w to samo miejsce. Więc jeśli chcecie zaoszczędzić, to pieszo, a jeśli nie chcecie, to trzeba jechać kolejką.